Nie ma pana Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo, wyrażam duże zadowolenie z faktu, iż nastąpiło przedłożenie ze strony Komisji Ustawodawczej w tak istotnej kwestii jak uznanie i konsekwentne wdrożenie legislacyjne orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 2015 roku w sprawie, która jest istotną dla wielu indywidualnych obywateli, ale także dla podmiotów gospodarczych funkcjonujących w naszym kraju. To już trzecie podejście, trzecia próba załatwienia tej kwestii. Pierwsza miała miejsce w roku 2016, kiedy Komisja Ustawodawcza Polskiego Senatu podjęła pracę w tej właśnie kwestii, ale one niestety nie zakończyły się powodzeniem. Później była próba generalnego podejścia do reformy kodeksu postępowania administracyjnego, również zakończona niepowodzeniem i tym razem, mam nadzieję, zgodnie ze staropolskim powiedzeniem, do trzech razy sztuka, po raz trzeci, tym razem Sejm podejmuje pracę, by wypełnić orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Orzeczenie, które tak naprawdę nie zmienia niczego w istniejącym porządku prawnym, wskazuje wszakże na lukę, która w nim się znajduje. Mówimy tutaj o artykule 156 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. W zasadzie w pełni mogę zgodzić się z uzasadnieniem, które zostało przedłożone przez Komisję Ustawodawczą. Natomiast z wnioskami, które zostały wyciągnięte w tej kwestii, już niekoniecznie. Otóż wydaje się, że zaproponowany termin 30-letni na ewentualne możliwości zamknięcia kwestii związanych z wydaniem nieprawomocnej, z wydaniem naruszającej prawo decyzji administracyjnej, to termin zbyt długi. Przywołane wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego oczywiście są istotne. Brakuje mi wszakże opinii tegoż sądu. Nie wiem, czy zwróciliśmy się o taką opinię, czy też powinniśmy to zrobić w najbliższej przyszłości, kontynuując pracę nad tym projektem. Moje rozmowy z praktykami, moje rozmowy także z organami samorządu terytorialnego, tam gdzie wydawane są decyzje administracyjne, pokazują, że ten termin 30-letni wydaje się być zbyt długi z wielu powodów. Uzasadnienie jego przyjęcia kwestią dotyczącą zasiedzenia nieruchomości w złej wierze nie do końca mogę przyjąć jako uzasadnione, ponieważ w tej samej sprawie, czyli zasiedzenia nieruchomości, ale na podstawie wadliwie wydanej czy obarczonej błędem prawnym decyzji administracyjnej, tutaj termin przedawnienia jest już tylko 10-letni. A zatem zwracając uwagę na fakt, iż niezbędna jest pewność prawna dla indywidualnych obywateli, niezbędna jest pewność obrotu prawnego, pewność funkcjonowania podmiotów gospodarczych, ale także wewnętrzna spójność już istniejących przepisów, skłaniałbym się do skracania tego terminu, być może do 10 lat, tak jak jest to w niektórych wyliczonych enumeratywnie w przypadkach paragrafu pierwszego artykułu 156, być może nieco dłuższego terminu, ale po to, by znaleźć właściwe rozwiązanie, niezbędne są dalsze prace. Również chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że nie do końca mogę się zgodzić z propozycją, aby sprawy, które są już w toku, ale nie zakończyły się ostateczną decyzją, były po wejściu w życie tej ustawy rozstrzygane w oparciu o te nowe przepisy. Wydaje mi się, iż jest niewłaściwym rozpoczynanie procedury prawnej w jednym porządku prawnym, a kończenie jej w innym porządku. Zatem sugerowałbym, abyśmy te nowe przepisy odnieśli do spraw, które rozpoczną się po wejściu w życie ustawy, bądź które nie zostały rozpoczęte przed jej wejściem w życie. I trzecia kwestia dotycząca vacatio legis. Pani poseł Bartuś stwierdziła, że ten krótki okres kilkutygodniowy jest wystarczający.
Wydaje się, że aby właściwie przygotować się do stosowania tego nowego przepisu, lepszy byłby jednak okres kilkumiesięczny, przynajmniej 3-miesięczny, by wszyscy rzeczywiście zdążyli się z tym nowym prawem zapoznać. To także pozwoliłoby ewentualnie osobom zainteresowanym, które mogłyby Dziękuję, panie pośle. Sprawę rozpocząć. Już kończę, panie marszałku, przepraszam bardzo. W imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska chciałbym prosić o przekazanie tego projektu do Nadzwyczajnej Komisji Kodyfikacyjnej celem kontynuowania prac nad tym projektem. Dziękuję bardzo. Dziękuję.